Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Jak widzicie, kamerka to w trochę innym miejscu, to po prostu pomysł minimalnie przed rozpoczęciem odcinka. Zobaczymy, jak to wyjdzie, dajcie znać, co o tej kamerze myślicie. W sensie, no, z ustawieniem jej będę kombinował, ale to jeszcze ogarniamy. Dobra, to, czekaj, patrzę na podgląd i tak patrzę, że... Kuźwa, na razie chyba nic lepszego nie wykombinuję, dajcie znać na początku. Tak, jakbyście chcieli wiedzieć, czy coś się zmieniło na sejwie, całkowicie nie zmieniło się nic. W Foresty nie grałem ponad tydzień, nie tykałem od ponad tygodnia, w zasadzie od 9 dni, więc może być różnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek potyczki z kanibalami. Dobra, tak widzę, na podglądzie to chyba nawet źle nie wygląda, więc może tak na razie tak zostawimy. To będę się momentami po prostu odwracał w waszym kierunku i będzie wszystko spoko. Okej, tak, nie wiem, czy wszyscy oglądali ostatni odcinek z Outlasta. Notabene sam sobie, pierwszy raz naprawdę sam, z czystym ręką na sercu oglądałem własny odcinek. I kuźwa, że mi się nawet uśmiał. Przy horrorze. Chociaż to były naprawdę głupoty tykane. No bo były. Jak szczura śpiewa na streamie, to znaczy, że jest grubo bardzo. Ale tam w ogóle padło takie słowo jak zajkonczek i inne tuptusie. I co wy byście powiedzieli na takie nazewnictwo tuptusiów i innych zajkonczków, ale to to bym jeszcze wyjaśnił, tylko dajcie znać, czy o jakimś takim unikalnym nazewnictwie, czy jesteście za czy przeciw, no bo w sumie wiecie, każdy youtuber, streamer ma jakąś taką cechę swoją charakterystyczną. I na przykład to właśnie to mogłoby być ten mój taki szkopułek. Wiecie, o co chodzi, dajcie znać, wiadomo, na dole. Ja też tam na dole spoglądam co jakiś czas po prostu komentarze, tak pod koniec dnia, co drugi dzień sobie po prostu tam patrzę, co się ciekawego dzieje. Tak samo macie linki do Discorda oraz do Facebooka. Trochę mało się tam dzieje, ale pomalutko ogarniam aktywności w ogóle. Na dniach będę... O, ten potek mnie teraz zaskoczył. Na dniach będę jeszcze ogarniał plakietki nowe dla sponsorów i coś może ogarnę jakieś nowe emotki, ale no to raczej na spokojnie, bo muszę dzielić jeszcze YouTube'a ze szkołą. Sprawkiem, które kończę, jeszcze z nowym kursem, który zaczynam w sobotę. I jeszcze tam z treningami takie tam pierdolę, więc tak. Właśnie, kolejna sprawa. The Forest to jest taka seria po prostu, gdzie sobie mogę po prostu siąść i pogadać. W sumie mogę to robić na Long Darku, ale The Forest ma najlepszą oglądalność, więc dlatego robię to teraz. Więc tak. Planuję wam zrobić zaległe Q&A na 5000, które no pykło i w sumie to tak, no w sumie to pykło i w sumie to tyle. I można byłoby jakieś Q&A pyknąć, patrząc, że jest już moją mordkę, widzicie, ja staram się cały czas prostować na tyle, żeby moją tą mordkę było widać w miarę. Więc na dniach, albo w sumie od razu po nagraniu tego odcinka po prostu wrzucę na społeczność, po prostu pościg i po prostu kto będzie chciał, niech zada mi pytanka. Też fajnie jakby przed tym byście sobie obejrzeli po prostu pierwsze Q&A z okazji 1000 subków, po prostu żeby jakby nie powielać pytań i tak dalej. Ale tak, ubranko sobie zabiorę. No i dobra, możemy patyczki sobie dołożyć. No widzicie, 5 minut minęło i w zasadzie powiedziałem większość tych ważnych rzeczy. No i dobra, tak. Tak jak mówiłem w odcinku poprzednim, będę chciał bardzo postawić w tym sezonie na realizm. W takim sensie, że nie będę od razu się wpieprzał do jaskiń, no bo to bądź co bądź... No raczej człowiek, który ledwo co przeżył... Znaczy, no w sumie tak, ledwo co przeżył katastrofę, no nie będzie się wpierdzielał na... Nie będzie się wpierdzielał do jaskini na wyspie, gdzie wszystko chce go prawdopodobnie zabić. I gdy ta osoba nie wie o mutantach, czy wie, nie pamiętam, czy byłem na jachcie, no
No i jeszcze widziała zdjęcie jakichś dziwnych stworzeń, więc jakby zapuszczenie się tam nie jest rzeczą, którą chciałaby ta osoba zrobić. Ale spokojnie, ta seria trochę będzie trwała, tak planuję. Trochę pociągnę, bo to w sumie będą jedne z ostatnich takich dotknięć Foresta przez moją osobę. No potem wiadomo, będę do tego Forestika sobie czasami wracał, na streamach również. Ale no po prostu jest trochę innych tytułów do ogrania. I no chociażby, kurde, tego Outlasta wypadałoby skończyć, bo odcinków mam naprawdę jeszcze na trochę. I w sumie tutaj będzie się wiązała kolejna ankieta. Czy gry, które przechodzę na streamach, chcecie powtórki tak jak z Outlasta, że pierwsze 2-3 odcinki były nagrane, ale potem już po prostu ciąłem live'y, ciąłem streamy po prostu, żeby wracało to w formie takich odcinków? Czy chcielibyście po prostu opublikowaną powtórkę, że na przykład, nie wiem, siadam na 3 godziny i tam pykam po prostu i macie po prostu powtórkę i kto chce sobie będzie oglądał? No to na pewno przyspieszy publikowanie odcinków, przyspieszy również tok, w sensie przebieg tych serii, po prostu będą one no szybciej publikowane bądź co bądź i szybciej będziemy je kończyć, szybciej będą się pojawiały odcinki na kanale po prostu z tego, bo powtórkę mogę wrzucić po prostu albo po streamie, albo tam w przeciągu, powiedzmy, jak na przykład Outlast się pojawia w piątki o 20, to po prostu w piątki o 20 tam opublikuję powtórkę. Coś na tej zasadzie, ale to też będzie ankieta, fajnie jakbyście się tam wypowiedzieli. Więc tak. I to chyba w sumie tyle. Się zastanawiam, czy jest jeszcze sens tykać fabuły Forest, bo w sumie wszystko zostało chyba powiedziane. Tak przynajmniej ja uważam, zbytnio nie mam do dodania to, co tam większość ludzi na YouTubie powiedziała, ale jeżeli chcecie takie coś usłyszeć ode mnie, to spoko. To na dniach coś wykombinuję, trochę złe określenie, ale po prostu siądę, napiszę po prostu sobie scenariusz po prostu do odcinka pierwszy raz i po prostu usłyszycie po raz kolejny, co szczerze myśli o tej grze. Więc tak. Okej, dobra, widzę, że już płotek byśmy skończyli, ale tak, przydałoby się na pewno postawić skorupę na wodę. Ona by się przydała bardzo, to bardzo. Naprawdę, mnie trochę porąbało, żeby aż trzy takie sadzonki stawiać, no bo, trochę drewna, trochę patyków jest na to potrzebna. No i minimalnie wystawiam szablony, ale to będzie ładnie się wszystko komponowało. Tak myślę, z... Wszystko będzie się ładnie komponowało z ścianą w zasadzie. Okej, tak, skorupa na wodę w takim w miarę dobrym miejscu, obok drzwi myślę, będzie w miarę okej. Mam nadzieję też, że dźwięki są w miarę spoko, bo ponownie kombinowałem z bramkami i w sumie tych bramek już na chwilę obecną nie ma, albo... Nie, są, ale one są trochę dziwnie poustawiane. Naprawdę, mikrofon mam dosyć daleko, bo po całym podglądem teraz to w zasadzie mikrofonem ruszyłem myszką. I no, po prostu jestem ciekawy. Jestem ciekawy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mega wielkich szumów, chociaż patrząc na to, co mi pokazuje OBS, obawiam się tego. Jeżeli tak będzie, no to przepraszam za jakość audio, ale no kurde. Mikrofon nie jest najlepszy, ja jeszcze muszę to trochę poogarniać, bo jak raz już coś działało, to potem mi znowu coś nie pasowało i no generalnie trochę zmienny człowiek jestem, ale dobra. Tak, patyki nie daj na pewno. I myślę, że zrobimy pierwszą wyprawę do głównej wioski Kanibali. I myślę, że to będzie w miarę dobry pomysł, ponieważ oznaczymy sobie po prostu to miejsce. Bo zobaczcie, idzie taki człowiek. Nie wie jeszcze, co go czeka na tej wyspie. Nie wie nic. Ale nagle widzi dom. Pomimo tego, że już widział wcześniej. No tutaj teksturka, coś się popsuło ewidentnie. Coś się ewidentnie popsuło. Coś po prostu, ale idzie sprawdzić. Czy może tam są jakieś potrzebne? Widzi tkaniny.
laptopy i widzi, że coś tutaj jest. I podnosi oto rysunek prawdopodobnie swojego dziecka. No i w tym momencie widzi jakąś siekierkę. Nakłada farbę, po coś ona tutaj jest. Pomalował się nią. W sumie w tym momencie już zdumałem, bo normalny człowiek by się nie malował tą farbą. Ale dobra, ale stwierdzi, że może po prostu kanibale uznają go za swojego. Nie wiem, być może. Znaczy dobra, my wiemy, bohater niekoniecznie wie. Kolejne mamy dwie walizki z ciuchami. Flanelowa jakaś koszula pewnie, znaczy strzelam, że flanelowa. I tutaj mamy po prostu... Trzy z wilkami, niebieski... dobra, szczerze nie wiem, co żeśmy ubrali, ale niech będzie. I dobra, idziemy. Nie biegniemy, obserwujemy cały teren. Buduje napięcie w tym momencie. Znaczy tak myślę, nie wiem, czy mi się udaje. I po prostu idziemy, wchodzimy do tej głównej wioski, już nieco podbiegamy. Widzimy jak kanistry z paliwem. Nie wiadomo po co one nam będą potrzebne. Ale bohater stwierdza, że paliwo zawsze się przyda. Czy to chociażby, żeby zrobić jakąś ciekawszą pułapkę na nowych sąsiadów. Widzi, że obóz jest ewidentnie większy od pozostałych, jakie spotkał na wyspie. Podnosi kolejne kanistry z benzyną. Więc spali wam, w zależności co tam. Widzi więcej totemów i widzi jakieś wielkie, stare drzewo. Może niekoniecznie wielkie, ale widzi kolejne trupy do tego liny i jakieś ich tutaj stołki zakrwawione, więc pewnie ostatnia osoba, która na nich siedziała, no nie może tego uznać za zbyt udany czas, zbyt mile spędzony. Widzi, ale tutaj widzi również wiele potrzebnych przedmiotów, więc pomimo strachu i niewiedzy, co go czeka za następnym drzewem, eksploruje dalej to miejsce. Pełen obaw, lęków. Widzi kolejny domek w oddali, ale na chwilę obecną rezygnuje z niego, żeby przeeksplorować do końca tą oto wioskę. Otwiera kolejne bagaże zamordowanych współpasażerów. Prawdopodobnie. Znajduje skrzynię z dynamitem. I stwierdza, że w tym momencie ma coś, co go obroni. Tylko cztery laski. Musi bardzo selekcjonować, na co dane materiały idą. Kolejna skrzynka i znajduje race, flary, które zawsze będą mogły wskazać jego lokalizację, jeżeli ktoś by po niego przybył. Ale on wie, że to jest mało możliwe na chwilę obecną. I właśnie znalazł jednego ze współpasażerów. Rozpoznał go, odhaczył z listy i poszedł wędrować dalej. I po prostu bajkopisarz we mnie się w tym momencie, po prostu kolejni nowi pasażerowie. Ale nie, ale w tym momencie kanibale go znaleźli. Nie chce podejmować walki. Jeszcze szybko zabiera rzeczy, które mogą mu się przydać. I ucieka. Ale uciekając dostrzega, że kanibale zbytnio się nim jeszcze nie zainteresowali. Okazja na to, żeby przeczekać i dokończyć eksplorację tego miejsca. Jak pomyślał, tak zrobił. Starał się być cicho, ale i tak go znaleźli, więc coś mu nie wyszło, ewidentnie. Ale patrzy, że zaczęło zachodzić słońce, obiegł jeszcze wyspę i znalazł jaskinię. Wiedział, że tutaj na pewno coś jest, być może nawet jest tam jego syn.
ale obecność kanibali była coraz większa. W coraz większej grupce znajdowali się w tym wielkim obozie. Bohater stwierdził, że nie będzie na razie ryzykował walki z nimi. Zrobi screenie na miniaturkę i zacznie spierdzielać do domu. Tak zrobił. Tak każdy normalny człowiek na... W takiej sytuacji by to zrobił. Ej, w sumie? Jakby tak komentować? Ej, to jest myśl. To jest myśl. Aż wam wytnę fragment i się po prostu jeszcze przy montażu zapytam, nie? Co wy na to? Znaczy, napiszecie mi na dole ładnie tak, o, tam. Ej, teraz naprawdę dostrzegam plusy kamerki. Moje wypowiedzi mogą być bujniejsze przez gestykulację, chociaż na obecne ustawienie kamery, no to zbytnio to nie jest, no nie jest to najpraktyczniejsza rzecz. Jakby za taki, ponieważ... No kamerkę mam jednak bądź co bądź dosyć blisko, to nie jest najlepsze ustawienie. Kamerka też nie jest najlepsza. Ale myślę, że jest w miarę okej. Okay. A właśnie, w sumie nie powiedziałem wam jednej rzeczy. Serię kontynuujemy do momentu, aż uratujemy syna, bądź alternatywne zakończenie, zobaczymy. Albo jeżeli zginiemy i stracimy save'a, seria kończy się również, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, ja postaram się po prostu przeżyć jak najdłużej, żeby jak najwięcej odcinków. Żeby było właśnie jak najwięcej filmów z tego sezonu, z tej serii w zasadzie. Ale nasz bohater na chwilę obecną wrócił do domu. Za chwilę położy się spać. Zapamięta lokalizację wioski oraz jaskini i będzie chciał się do niej udać. Ale czy dzisiaj? Pytanie, czy on jest na to gotowy? Otworzył wszystkie swoje rzeczy w ekwipunku. I stwierdził, że ta podstawowa siekierka, jaką ma, oraz ta skraftowana, stworzona przez niego, nie da mu najlepszej obrony, ani nie zada najlepszych obrażeń. Dlatego postanowił pójść spać, zapisać grę i po prostu jeszcze przeeksplorować głąb wyspy, żeby zdobyć dodatkowe przedmioty, które mogłyby mu pomóc. Ale na razie musi zaspokoić podstawowe pragnienia batonami oraz wypić sodę. Na razie nie będzie zabijał zwierząt, ponieważ polowanie nie idzie mu najlepiej. Ale wie jedno, że trzeba również skończyć budowę małej farmy w jego małej klitce. Więc po raz kolejny wyruszył na poszukiwania patyku. Ej nie, to mi się nawet podoba. To mi się nawet podoba, taki styl komentowania. Dobra, więc tak, na pewno sobie pokraftuję. To jest to, nie? To jest to. Dobra, lepszych leków nie zrobię. Ale dobra. Kurde, zawsze mogłem zjeść te jeżynki. Niekoniecznie mogłem je, musiałem jeść batoniki. Okej. Nasz bohater stwierdził. Zobaczył obóz. Zastanawiam się, jakim cudem on tego nie zauważył wcześniej. Dlaczego on tam się nie udał? Może są tam jacyś ludzie, ale... Obozowisko wygląda na dawno opuszczone. Wiekowe. Znalazł w niej parę Biblii, ale jednak nie przejął się zbytnio losem tych ksiąg. Leża, a w zasadzie możliwe łóżka polowe. Z dosyć starej epoki. Zobaczył stertę głazów, czyli kolejną jaskinię, ale pod nią zauważył coś dziwnego. Coś na podstawie starych zdjęć. Prawdopodobnie tej wyspy, które pokazywały mu jakieś punkty skalne.
Ale bohater jeszcze nie wiedział, o co chodzi. Wiedział, że znajdują się minimum dwa, albo nawet trzy takie miejsca. Gdyż dwa miejsca już napotkał podczas swoich pierwszych dni na tej wyspie. A lokalizację trzecie poznał na zdjęciu, gdyż jeszcze nie miał pojęcia, gdzie to jest. Stwierdził, że wejdzie na tamtą górkę. Żeby po prostu zobaczyć okolice. Co go tam ciekawego może czekać? Jak pomyślał, tak i zrobił. Rozglądając się czujnie, czy przypadkiem żadna istota nie pojawiła i czy nie jest przypadkiem wrogo do niego nastawiona. Stąpał szybko, ale ostrożnie. Kontrolował i obracał się po prostu cały czas za siebie, aż ujrzał niedorobione tekstury. W tym momencie za nie mówił. Tak było. Okej. Okay. Ej, no nie. Kuźwa, w tym... Po prostu czasami wpada się na dobre rzeczy podczas pracy. To jest dobra. Okej, okay, dobra. Lutujemy sobie... nowe strzały! No to teraz może gra się w miarę z kaniwalami napieprzać jeszcze kolejne flary. Których na razie nie mogę więcej podnieść. To jest słabe. To nie pamiętam, czy tu są flary. Tutaj nie ma nic. Okej, okay, kolejna walizka z ciuchem. Tak, w ogóle fajnie by było, jakby te ubrania można było gdzieś składować. Dobra, jedna walizka, ja ją sobie otworzę. Okej, okay, mamy taśmę. Ale bohater nie ma patyków. Spotkał kanibala. Jelonek zaczął uciekać przed kanibalem. Nasz bohater zrobił to samo. Bo wiedział, że czas odcinka dobiega końca. A on za jakiś czas ponownie powróci, żeby walczyć o przeżycie na tej nieprzyjaznej dla niego wyspie. Jednak podsumowując wszystko, co się wydarzyło w tych oto ostatnich chwilach, wie, że kanibali, że istot humanoido, kuźwa tak, że się teraz wymyślił ciężkie słowa, że ludzi oszalałych jest tutaj naprawdę sporo. Jeżeli chce przeżyć, musi stąpać ostrożnie i jak najdłużej unikać z nimi walki. Wie również, że na wyspie znajdują się jakieś dziwne stworzenia. Prawdopodobnie również nie będą mile nastawione do jego osoby, kiedy go spotkają. Dlatego tego spotkania również chciałby uniknąć. Ale wie, że jeżeli Timmy żyje, to jest w jednej z tych jaskiń. Minął wielki lejek rasowy, krater, czy jakkolwiek by to nazwać, ale na razie nie wie nic o tym miejscu. Najbliższym jego celem jest zeksplorowanie tamtej jaskini przy głównej wiosce. Prawdopodobnie głównej, największej dotychczasowo, jaką spotkał. Bo jeżeli gdzieś można było tym jego zabrać, to właśnie miejscu, gdzie jest ich najwięcej. Ale dalsze losy naszego bohatera poznamy dopiero w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Nie pytajcie mnie momentami, co odwalam. Po prostu magia nagrywania. Cześć.